Zmiana, zarządzania zmianą. Jak zarządzić sobą w zmianie, ale też jak zarządzić zespołem, który przechodzi przez zmianę. O tym dzisiaj opowiem. Nazywam się Bernard Fruga. Więcej o mnie znajdziesz na stronie fruga.net. Zmiana. Mówi się, że przechodzimy przez fazę zmiany, czyli cokolwiek na nas spada, to są jakieś etapy, które charakteryzują. To, co się z nami dzieje. Mówi się, że jeden przechodzi przez zmianę szybciej, czyli te wszystkie etapy zmiany, raz, dwa są, za zanim ktoś mówi, a on szybciutko się do zmiany zaadoptował. Tak, ale pewno przechodził też te etapy. Ktoś inny potrzebuje nieco więcej czasu. Rzućmy okiem na te etapy zmiany. Czymże jest ta zmiana? Pierwszy etap to Zaprzeczanie. To jest taki etap, gdzie mówimy, nie, nie, to jest niemożliwe, nie, gdzie, tam by, gdzie by gospodarkę pozamykali, nie, nie będziemy z domu pracować, to, to na pewno tylko tak mówią. Natomiast potem przechodzimy do y, kolejnej y, fazy fazy oporu, tak? Kurczę. No, nie, nie, no ja to jakoś zrobię tak, żeby, żeby mnie to nie dotyczyło. To załatwimy to tak, że mnie mimo wszystko uda się to wszystko obejść. Tak? Jest, opieram się, tak? czyli stawiam czynny opór zmianie, która już się wydaje nieunikniona, a ja jednocześnie myślę sobie, że będę w stanie znaleźć sposób, żeby tego uniknąć. Potem. Gdy ten mój opór już nie przynosi skutków, to kombinuję, eksperymentuję, wymyślam, ale może by to inaczej. Może w takim razie, no skoro już ta nowa sytuacja jest taka, jaka jest, to może by no nie pracować, albo może by wyjechać, albo coś innego zrobić, prawda? Szukanie różnych takich sposobów, żeby tą zmianę na swój sposób przekuć, oraz potem koniec końców. Przychodzi faza akceptacji. Gdy mówimy, no dobra, ale to w zasadzie to nie jest tak źle, to w tej nowej sytuacji, w tej nowej zmianie jestem w stanie funkcjonować, ale no, jestem w stanie odnaleźć w tym jakieś nowe korzyści. I to są te cztery fazy, to są te cztery. Można by powiedzieć, etapy, przez które przechodzimy przez zmianę. I my, jeżeli osobiście nas dotknie jakaś sytuacja, coś się zmieni w naszym życiu, ale też my, jako kierownicy, jako liderzy, jako ci, którzy mają swoich podopiecznych i oni muszą przez te sytuacje, przez te etapy przechodzić. Te etapy mają swoją charakterystykę, i jeśli chodzi o czas, ponieważ tutaj ta linia pozioma, to jest linia czasu, prawda? Powiem sobie, jak przebiega zmiana, jak akceptujemy zmiany, jak wyrażamy zmiany, jeśli chodzi o linię czasu. Natomiast ta druga linia to jest linia pewności siebie, tak? Na ile czujemy się pewni, na ile czujemy mocni w tej sytuacji, w którą przechodzimy, sytuację zmiany. I tutaj myślę sobie, że warto spojrzeć krok po, po kroku. Czyli jeżeli... Powiemy sobie początek sytuacji, jakiś moment nowej wiadomości. No tak jak każdy z nas w połowie marca, w drugiej połowie marca 2020 roku usłyszał o tym, że będzie lockdown, że będziemy zamknięci w domach, dzieci nie pójdą do szkoły, będziemy pracować dalej. I żeśmy gdzieś od pewnego momentu wyszli. Gdzie każdy miał to swoje poczcie pewności na takim czy nie innym poziomie, którym się charakteryzuje. No i im bardziej sobie słyszał te wiadomości, tym bardziej no, spadała mu pewność siebie. Czuł, że jest polecenie pracy z domu, jest konieczność zmiany modeli biznesowych, stylu życia. No nie, była to, nie było to pozytywne odczucie. Mówimy, nie, nie, nie będzie tak, nie będzie. Aż w którymś tam momencie doszliśmy do tej linii, gdzie już nie zaprzeczaliśmy, prawda? Gdzie już żeśmy zaczęli przechodzić fazę oporu. Ojej, to faktycznie tak jest. No nie, no ale to. To, 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 kurczę, trzeba by coś z tym zrobić, no, może będziemy protestować, może, może no nie, no, oni chyba nie wiedzą tego, co, co, co robią, prawda? I tutaj, no, my się czujemy tej, w tej sytuacji coraz gorzej, ta pewność siebie nam spada, próbujemy stawiać opór tej sytuacji, okazuje się, że ten opór jest niepotrzebny, no. Jeżeli ty maseczki nie nosisz, czy gdzieś tam chodzisz sobie na spacery, mandaty dostajesz, kurczę, różne historie takie, że to wszystko, fuh. Wszystko to tak naprawdę wpływa bardzo kiepsko na nasze poczucie pewności siebie. No i przychodzi taki moment, że czas mija i przekraczamy tą granicę do eksperymentowania, do, do odnajdywania się w tej nowej sytuacji. No dobrze, no to może skoro żeśmy pracowali twarzą w twarz, jesteśmy w stanie z tymi klientami jakoś przez telefon, jakoś zdalnie to robić. Może gdy sprzedawaliśmy ze sklepu, może przez internet możemy sprzedawać. Może gdy mieliśmy te spotkania w sali konferencyjnej, to to, to może by zacząć pomyśleć jakieś inne sposoby, gdzieby to zrobić używając jakichś metod technologicznych. I tutaj, no, im bardziej eksperymentujemy, mija czas, tym też wraca nam poczucie pewności siebie. No bo w momencie, gdy wymyślamy, gdy kombinujemy, wraca ta energia, wraca to poczucie Sprawczości, tego, że no, faktycznie jakoś z tą sytuacją, jakoś z tym życiem możemy się poukładać. No i im bardziej się z tym życiem, z tą sytuacją układamy, znowu czas mija, tym bardziej akceptujemy, że no ta nowa sytuacja, czyśmy jej chcieli, czy nie chcieli, no taka jest. Mamy nowe plany, nową sytuację, nowe strumienie przychodów, nowe sposoby działania i jesteśmy już w takiej można by powiedzieć, równowadze w poziomie tej pewności siebie, zbliżonej do tego, co było na początku procesu zmiany, gdy, gdy wyszliśmy od tego poziomu pewności siebie. I to tak patrząc z perspektywy subiektywnej, jak ja przechodzę przez zmianę, jak ja przechodziłem przez zmianę covidową, jak ty prawdopodobnie przechodziłaś przez tą sytuację zmiany. Natomiast teraz, jeżeli spojrzymy na to w roli lidera, w roli przełożonego, no to tak naprawdę mamy dokładnie tą samą sytuację. To też w momencie, gdy informujemy o jakiejś zmianie pracowników. Mówiąc, słuchajcie, no bez względu na to, jak się rozwinie sytuacja covidowa, to przejdziemy w pracę hybrydową. Będziemy część dnia, część tygodnia będziemy pracować w biurze, a część z domu. No i tu się może okazać, że znowu pracownicy wyjdą od zaprzeczania. Powiedzą, nie no, ale szefie to to nie, to tak nie będzie, nie, to przecież to trzeba wrócić do normalnej sytuacji. Przecież gospodarka wróci do tego, co było wcześniej, tak? To, to, to nie jest nic zupełnie nowego, co się stało. Były już grypy, były różne epidemie, świat wrócił do swojej normalności, prawda? się zaprzeczają. Im bardziej sobie uświadamiają, że to zaprzeczanie nie ma sensu, no to schodzą coraz bardziej, obniża im się to poczucie e, e, pewności. Wchodzą w fazę, w fazę oporu, i teraz można powiedzieć, no, jako przełożony, ty byś chciała, jako przełożona, przełożony od razu z tej fazy zaprzeczania, żeby do niej z zaakceptacji poszli. No nie da się, oni muszą przejść przez te etapy. Czyli można powiedzieć, no, twoją intencją w tym etapie zaprzeczania jest to, żeby im uświadomić, że zmiana jest nieunikniona, żeby przeszli do fazy oporu. Tak, żeby mówili, nie, szefie, my się zbuntujemy, tak nie będzie. I to jest dobre. To jest dobrze, że się opierają, bo znaczy, że poszli w tej fazie zmiany, w tym cyklu zmiany, do kolejnego etapu. No i gdy już się opierają, gdy szukają sposobu, żeby powstrzymać tą zmianę, mając nadzieję, że coś się uda, i coraz mniejsza jest ta nadzieja, no to wtedy Twoją intencją jest to, żeby zaprosić ich do fazy eksperymentowania. Zabądźżej wymyślać, jak to po swojemu można zrobić. Nie, no szefie, to możemy inaczej zrobić. To możemy się zrzucimy na biuro w jakimś kołerku wspólnym, skoro to jest kwestia pieniędzy i tak dalej. Wymyślają rozwiązania, które niekoniecznie są rozwiązaniami racjonalnymi, ale ty jako lider pozwalać im eksperymentować, bo to eksperymentowanie sprawia, że rośnie im poziom energii, że oni się coraz silniejsi czują w tej sytuacji. To już nie jest tak beznadziejne, no i w którymś tam momencie, gdy już sobie poeksperymentują, gdy pozwolisz im poeksperymentować, no to. Oni wejdą w fazę akceptacji, powiedzą: Nie, to w sumie ten pierwotny pomysł, który żeśmy tutaj usłyszeli z firmy, z tą pracą hybrydową, całkiem jest sensowny, całkiem da się z tym działać. Także to w takim skrócie, w takiej pigułce o czterech fazach zmiany. Myślę, że jeżeli to. Znałaś, to warto sobie uświadomić i spojrzeć na to, w jaki sposób przechodzisz w tej chwili przez różne sytuacje zmiany. Jeżeli to jest coś nowego, no to prawdopodobnie jest to nazwaniem tej rzeczywistości, która była Twoją codziennością. Mam nadzieję, że ten materiał będzie przydatny. Pogodnie Cię pozdrawiam.